Jakub Jurek, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia sportowe. Piłkarki ręczne Metrako Zagłębia Lubin zanotowały 9. wygraną z rzędu. W spotkaniu PGNiG Superligi Kobiet Miedziowe rozbiły Piotrkowie Piotrków Trybunalski 35-16. Szczypiornistki Metrako Zagłębia Lubin zanotowały 9. wygraną z rzędu. W spotkaniu PGNiG Superligi Kobiet Miedziowe rozbiły Piotrkowie Piotrków Trybunalski 35-16. Cieszę oczywiście 3 punkty, ale cieszę też kolejny mecz, w którym moja drużyna dobrze zaczęła ten mecz. Tak jak Krzysiu powiedział, zadanie odrobione, ale przede wszystkim zadanie zrealizowane. W związku z tym, że dosyć szybko wynik był korzystny dla nas, więc dosyć spokojnie mogliśmy już sobie potem rozgrywać te zawody. Myślę, że to kolejny mecz dobrze rozegrany w obronie, w którym, no znowu powiem, kolejny mecz, gdzie szefową jest Jovana Milojewicz. Ja absolutnie, no jest taką wyróżniającą się postacią, uciągnie innych w tej obronie. Monika Maliczkiewicz w bramce, wykorzystane to, co mamy. Skoro obronione, to trzeba wykorzystać kontry i bezpośrednie, i pośrednie. No a w ataku pozycyjnym myślę, że zrealizowaliśmy to, co sobie założyliśmy, jeżeli chodzi o zespół z Piotrkowa. Na pewno dzisiaj to był mecz, w którym wykorzystaliśmy słabe strony przeciwnika. Najlepszą zawodniczką spotkania została rozgrywająca Metrako Zagłębie Lubin Emilia Galińska. Podchodziliśmy do tego meczu z takim nastawieniem, że nic nie może się wydarzyć, że jesteśmy liderem i musimy zwyciężyć ten pojedynek. Tak też się stało. Bardzo cieszy duża przewaga bramkowa. Na pewno nas to gdzieś motywuje. Jesteśmy pełne radości i optymizmu na kolejne mecze. Kolejnym rywalem miedziowych będzie zespół z Koszalina. Do ważnego rozstrzygnięcia doszło w Głogowie. Chrobry, mający jeszcze szansę na awans do ósemki, pokonał Sandra Spa Pogoń w 21. kolejce PGNiG Superligi Mężczyzn. Potrzebował na to jednak rzutów karnych. Po 60 minutach był remis 25-25. Znowu dajemy taka nerwowa końcówka, ale to dla kibiców bardzo dobry ten mecz. Podoba się chyba, bo ciężko po takich meczach coś mówić, ale dzięki kibicom za to, że dzisiaj przyszli, za to, że nam pomagali dzisiaj. Ten mecz wyglądał różnie. Najpierw my wygrywali, później przegrywaliśmy. A najważniejsze to, że chłopacy nie złożyli broń, nawet przegrywając trójką, doprowadzamy do remisu. No i wreszcie po karnych wygraliśmy, bo 3 poprzednie mecze, które graliśmy po karnych, przegrywają. Mecz bardzo waleczny i z nerwową, można powiedzieć, thrillerowo-horrorową końcówką. Z happy endem, ale niedosyt jest spory, bo po dobrej pierwszej połowie w obronie, w drugiej połowie no, nie ustrzegliśmy się błędów. Skuteczność z mojej strony też nie była taka jak w pierwszej. No i dlatego Szczecin nam w pewnym momencie odjechał na 3 bramki. No, ale koniec końców udało nam się wywalczyć, wyszarpać remis i w rzutach karnych zwyciężyć, więc należy się cieszyć, bo 2 punkty jak najbardziej zdobyliśmy. Zasłużenie. Wisła Kraków wygrała po raz 4 z rzędu w PKO Ekstraklasie. Zawodnicy Białej Gwiazdy 1-0 pokonali w Lubinie Zagłębie i wydostali się ze strefy spadkowej. No my nie grali dobry mecz, początek meczu nie był dobry, tam był problem z nogami zawodników, gdzie były takie ciężkie. A nie była dobra reakcja ani na pressing przeciwnika. A wczoraj na treningu oglądało wszystko ok, my byli przygotowani, ale trening je trening, mecz je mecz. A tak pierwsza púva nie była dobra, aj keď Wisla igrala s Pivkou a my viac sme mali koncentráciu na obronu, ale byli tam 2 šance, Sašku Živca zblokovaný z šela. Ale top šanca Biaveka. No, keby dal Biavek šancu na 1-0, bylo by to iné, ale kdyby sa nehrá, potrebuje strieľať bránku a to mi nestrelili už druhý meč, čo je problém. Lepšie ako my v ostatných mečoch na jesen strieľali bránky a do druhej púvy. A to bylo trošku lepšie z našej strany, ale my nebyli sme nebezpeční v polekárnom protivníka. Jediná šanca gulu Guldana po žute rožnom býva jediná strela na bránku protivníka. Tak to je bardzo málo na to, aby sme my zrobili dobrý výnik a zvíťazstvo. To je trudno
teraz dla nás tá, po zápase udržať aj tú emóciu, ale je to kwestia dla mňa. Ja, či bylo všetko OK v tréningovom procese, pretože Oglundalo všetko OK, ale chlopaci na boisku nepokázali tú jakosť, ako majú. Očivište jakosť je tu chlopakov, ale treba pokázať na boisku a ten víkend, kedy je meč a nie cez týko deň v tréningovom procese, tak môžete mať v týko dni dobrý taký feeling, čutie, ako sa povie. Také dobré čutie z toho prigotovania družiny, ale meč je meč. A my nezrobili dobrý vinník, dobre naopak, zrobili zlý vinník dla nás a my to, čo sme chceli zrobiť, je víťazstvo a zrobiť avans do pierwszej osemky, tak zrobil sa opak, ale musíme valčiť ďalej. Máme ešte ďalšie meče a musíme sa prigotoviť ešte lepšie, ale hlavne vážna rzecz dla nás bude strzelanie brań. To były wydarzenia sportowe. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.